Hej, przybywam dzisiaj do Was z nowym filmikiem. Jest to film dosyć nietypowy na moim kanale, bo takowego jeszcze nie było. I będzie to open box nowego Shiny Boxa. Właśnie był u mnie kurier, który przyniósł mi to pudełeczko. Jestem bardzo ciekawa, co znajdę w środku, bo jeszcze go nie otwierałam. To będzie też moje pierwsze wrażenie na temat produktów, jakie tutaj znajdę. Poza tym jest to mój pierwszy Shiny Box, jaki zamówiłam, więc tym bardziej jestem ciekawa, czy Shiny Box mnie nie zawiedzie, czy będę z tego pudełka zadowolona. Więc zaczynamy, otwieram pudełeczko, tutaj jeszcze jest wszystko ładnie zapakowane. Jak możecie zobaczyć, ta bibułka i wszystkie karteczki. I najpierw znajduję dwie karteczki. Po pierwsze jest to voucher na zakupy do Answer. A druga karteczka jest to informacja, że otrzymałam dodatkowy kosmetyk, ale o tym za chwilę. I dalej jest kartka z opisem wszystkich kosmetyków, jakie znajdę w pudełku. Ja otwieram tą bibułkę i zaczynamy. Pierwsze jest to serum na zniszczone końcówki włosów, produkt pełnowymiarowy, który kosztuje 39 zł za 50 ml firmy Indola. I mamy tutaj takie serum w takiej bardzo ładnej złotej buteleczce. Przyznam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z produktu do włosów. Szczególnie, że jest to serum na zniszczone końcówki, bo ja zniszczone końcówki mam niesamowicie. Moje włosy na końcach są niczym siano. I bardzo lubię produkty właśnie takie do odżywcze do końcówek. I tutaj producent pisze, że receptura zawiera kompleks trzech olejków, arganowego, marula oraz olejku z oliwek, które nadają włosom gładkość i lustrzany połysk, czyli całkiem fajnie się zapowiada. Mam nadzieję, że się u mnie sprawdzi, na pewno dam Wam znać, jak zresztą o wszystkich innych produktach. Dalej mamy płyn micelarny do mycia i demakijażu 3 w 1. Jest to również produkt pełnowymiarowy, kosztuje 13 zł za 200 ml i jest firmy Bielenda. Tutaj produkt jest dosyć tani, więc nie ma się czym ekscytować, natomiast jest to płyn micelarny do mycia i demakijażu, twarz oczy szyja, do cery mieszanej i wrażliwej. Ja z tego płynu jestem bardzo zadowolona, że będę miała go możliwość przetestować. Płyny micelarne bardzo lubię, chociaż ostatnio najczęściej używałam płynu dwufazowego, bo łatwiej mi po prostu i szybciej się zmywało nim makijaż, natomiast bardzo chętnie przetestuję płyn micelarny. Dalej mamy maskę nawadniającą Hydra In Free Hyaluro z firmy Dermedic. Jest to również produkt pełnowymiarowy, kosztuje 25 zł za 50 gram i to jest coś takiego, w takim kartoniku to otrzymujemy. Jest to maska do skóry suchej, bardzo suchej i odwodnionej, do twarzy, szyi i dekoltu. Tutaj w kartoniku mamy zapakowaną taką maseczkę, czyli całkiem nie za dużo, aczkolwiek jak na maseczkę 50 gram, no to starczy na dosyć długo, bo wiadomo, tego nie używa się nie wiadomo ile na jedno użycie. Tutaj producent napisał, że nawilża nawet wyjątkowo wysuszoną skórę i nie zatyka porów. Zobaczymy. Dalej jest koncentrat antycelulitowy chłodzący, produkt pełnowymiarowy, 13 zł za 5 razy 6,5 ml, czyli to są te ampułki z firmy Marion, bo nie wiem, czy powiedziałam. To jest coś takiego, brzuch, pośladki, uda, modelowanie i wyszczuplanie. Ja ostatnio bardzo namiętnie używam wszelkich produktów antycelulitowych, oczywiście nie wierzę w ich samodzielne działanie, do tego mam również odpowiednią dietę i ćwiczenia. Tutaj widzę, że jest to w takich ampułkach, więc pewnie jedna ampułka jest na jedno użycie. No nic, zobaczymy. Co prawda jest tu tylko 5 sztuk, więc nie za dużo. Natomiast nie jest to produkt jakiś wybitnie drogi, więc może jeżeli się spodoba, to kupię więcej. Kolejny produkt jest to zmiękczający balsam do rąk i jest to również produkt pełnowymiarowy. 12 zł za 75 ml firma Deba Bio Vital, coś w tym rodzaju. I tutaj w takim kartoniku przychodzi nam taki balsam, bardzo ładny kartonik, ciekawie wygląda. Producent pisze, że jest to balsam do rąk, który skutecznie pielęgnuje skórę dłoni, nawilża, odżywia, utrzymuje elastyczny skórę i zapewnia długotrwałą gładkość i miękkość. Przychodzi w takiej metalowej tubce, całkiem ładnie i całkiem ciekawie wygląda. Z tego co widzę, tutaj ma jakieś olejki ze słodkich migdałów, z oliwy z oliwek, depantenol, witaminę F.
więc może być ciekawe. Ma 75 ml i kosztuje 12 zł, to już chyba mówiłem. W każdym bądź razie też nie jest jakoś to nie wiadomo jak drogi produkt. Ja kremy do rąk i wszystkie balsamy, maski do rąk bardzo lubię, więc chętnie go zużyję. I ostatni produkt jest to organiczny peeling do każdego rodzaju cery i tutaj napisał Shiny Box, że jest to prezent. Pełnowymiarowy produkt kosztuje 45 zł za 60 ml i jest to firma BioPlaces. My dostajemy tylko taką malutką saszetkę, która ma 3 ml. Ja peelingi bardzo lubię, natomiast jest to organiczny peeling. Ciekawe, czy z tego co tutaj tak czuję, on nie ma żadnych drobinek w sobie, więc pewnie jest to taki dosyć delikatny peeling. Tutaj mogę mieć problem z polubieniem się jego, natomiast sądzę, że po takiej próbce nie bardzo będę mogła go ocenić, więc a że kosztuje 45 zł za 60 ml, to całkiem sporo jak na peeling, więc pewnie pewnie mocno go nie przetestuję. I ostatni produkt w sumie już, czyli ten gratis, o którym wspomniane było na początku, jest to emulsja na dzień z filtrami ochronnymi SPF 30 UVA marki Synchroline i ta emulsja nazywa się Rosecure Intensive i produkt pełnowymiarowy kosztuje 52 zł za 30 ml. My tutaj dostajemy 5 ml. Niestety na kartoniku od razu jest napisane, że jest to darmowa próbka, nie do sprzedaży, więc pewnie taki jakiś gratisik z jakiejś może zagranicznej gazety po prostu jest. Tak jak mówię, dostajemy 5 ml, czyli niedużo. Jest to emulsja w takim mini tubeczce, pewnie starczy na kilka aplikacji, więc też nie da się jakoś tego wybitnie mocno przetestować. Co ja sądzę o tym? Oj, możecie zobaczyć, że jest tutaj już pusto, zostały te bibułki same. Co ja sądzę o tym Shiny Boxie? Po lipcowym Shiny Boxie, gdzie było dużo produktów, które mi się spodobały, miałam nadzieję, że sierpniowy będzie równie dobry. Nie powiem, żeby produkty mi się nie podobały, bo bardzo chętnie przetestuję to serum do końcówek, bardzo chętnie przetestuję tą maskę z Dermedic. Jestem bardzo również ciekawa tego koncentratu antycelulitowego z Mario, natomiast nie są to wszystko produkty jakieś bardzo ekskluzywne i bardzo drogie, na jakie może nie też liczyłam na produkty drogie, natomiast liczyłam na dużo bardziej ekskluzywne produkty ekskluzywnych marek. Fajne jest to, że w tym pudełku tak naprawdę mamy tylko dwie próbki, a większość produktów, czyli 5, są to produkty pełnowymiarowe. Sądzę, że na takich pełnowymiarowych produktach, gdzie maska ma 50 gram, czy taki płyn, który ma 200 ml, naprawdę można dobrze przetestować te produkty, niż jeżeli dostaniemy taką miniaturową tubeczkę 5 ml. Ja z jednej strony jestem zadowolona z tego Shiny Boxa, bo są tu ciekawe produkty, natomiast z drugiej strony myślałam, że będą to marki dużo bardziej ekskluzywne. Na chwilę obecną na tym jednym sierpniowym Shiny Boxie przystopuję, zobaczę, może jeszcze kiedyś zamówię, jeżeli jakiś mnie zaciekawi, natomiast już więcej takiego spontanicznego nie będę zamawiała. To by było na tyle. Dzisiejszy filmik taki dosyć luźny i spontaniczny. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście dawajcie kciuki w górę, komentujcie filmiki, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!